My tu gadu, gadu, a tu nowy rok. Nowy rok i nowe, fascynujące odkurzacze. Zapraszam. Dzisiaj kolejny robot z automatycznym opróżnianiem od RoboJet. Tak jak jeszcze kilka lat temu można było tylko marzyć o automatycznej stacji opróżniania. To teraz stało się to standardem, i ja bez wątpienia tylko i wyłącznie już taki odkurzacz bym Wam rekomendował. Podwójne pudełko, dużo zabezpieczającej pianki, dużo zabezpieczającego kartonu, tak więc bezpiecznie to na pewno do Was dojedzie, czyli można bez najmniejszych problemów zatrudnić tutaj kuriera, żeby Wam ten zestaw do domu dostarczył. Robota na warsztat dostarczyła firma RoboJet, za co bardzo dziękuję. Informuję, że dzięki uprzejmości RoboJet powstaje ten materiał. A w samym zestawie dwie szczotki boczne, to znaczy podwójny komplet. Szczotki są na urządzeniu instalowane podwójnie, jest prawa i lewa. Mamy jedną, którą zainstalujemy na urządzeniu i jedną, którą będziemy mieli w zapasie. Kolejny element to przystawka mopująca, którą będziemy zinstalowali na tymczasowy zbiornik kurzu i zbiornik wody. Jest również w zestawie dwie nakładki. Jak widzicie, te nakładki są przyklejane trzymane mocowane za pośrednictwem e, rzepa. Tak więc łatwo będziemy mogli je wymienić. Kolejny przydatny element to pilot zdalnego sterowania, szczególnie jeżeli będzie odkurzaczem sterował senior. Mamy w zestawie baterie. Nie każdy senior chce mieć aplikację w telefonie do sterowania odkurzaczem. Nie każdy może się schylić, żeby uruchomić odkurzacz, a tu bez problemu pilotem będzie mógł nim sterować. Na wyposażeniu mamy również narzędzie, które pozwoli nam na utrzymywanie w czystości nienagannej naszego odkurzacza Robota. Mamy również dodatkowy, zapasowy zestaw filtrów. Tak więc, w momencie, kiedy otrzymamy komunikat, że filtry należy wymienić, no to nie musimy ich szczególnie gdzieś szukać, tylko mamy je od razu na. Pod Nie zabrakło również instrukcji, obszernej instrukcji, co jest dość istotne, bo jest wszystko opisane, łącznie z dokładnym krok po kroku parowaniem urządzenia, konfiguracją aplikacji. Tak więc zwracam uwagę na instrukcję obszerną w naszym języku. Otrzymujemy również zapasowy, dodatkowy worek na nieczystości. Jedna sztuka będzie w stacji oczyszczania, to zobaczycie, a tu jest po prostu jedna sztuka zapasowa. RoboJet dba również o drobne szczegóły czyli jest opaska na żeby ewentualnie nadmiar kabla zasilającego odpowiednio zwinąć i schować za stację czyszcząco-ładującą. Stacja, która będzie dbała o to, żeby akumulator zawsze był naładowany i żeby zawsze zasobnik na kus był czysty, jest w zestawie dość kompaktowa, ale bardzo sprawnie działająca, doskonale wyciągająca wszystkie nieczystości, które odkurzacz zbierze. Jak widzicie, ma cały zestaw przyłączy, przyłącze do zasilania oraz uszczelniane taką uszczelką przyłączą do otworów przez które będą zasysane nieczystości. Zainstalowany na stałe kabel mamy odpowiednią szczelinę, że w zależności od tego czy ten przewód ma wychodzić na prawo czy na lewo, możemy go tam umieścić. Raz na jakiś czas pojawi się potrzeba wymiany worka, tak więc dostęp do niego jak widzicie bardzo prosty. Otwieramy klapę, podnosimy, od razu zablokowana, zablokowany jest otwór przez który jest zasysany kurz, także jak już wyciągniemy ten worek, to na pewno nic nie pobrudzimy, bo to, co jest w tym worku, zostanie zabezpieczone właśnie tą taką ścianką. Po podniesieniu klapy mamy instrukcję, jak należy wymienić worek, ale myślę, że to jest tak oczywista oczywistość, że nie należy się nad tym tutaj jakoś szczególnie pochylać. Od spodu duże, gumowe, białe nóżki oraz widzicie cały ten kanał, którędy będą nieczystości zasysane, tak więc jakby się coś tam zablokowało, to mamy podgląd, możemy tam również się dostać i ewentualnie opróżnić. No i oczywiście przychodzi sam robot, główny element tego zestawu, zgrabny, biały, zabezpieczony na, na czas transportu takimi steropianowymi wytłoczkami. Z przodu będzie zderzak, zderzak ten fizyczny, ale na całym przodzie widzicie również ten taki przyciemniany plastik, który pełni funkcję. Zaślepki dla czujników, tak więc jest przycisk gresetu, jest czujnik boczny pod tym zderzakiem, który ma taką gumową nakładkę, żeby ewentualnie nie niszczył, jeżeli do jakiejś przeszkody dojedzie, do przeszkody niższej, której nie wykryje laser. Mamy cały półprzezroczysty plastik na froncie, gdzie również są czujniki. No i kolejny czujnik na drugim boku. Z tyłu mamy zbiornik. Zbiornik jest zbiornikiem tymczasowym na kurz, bo będzie on automatycznie opróżniany przez tą stację opróżniającą. Na pewno się żeście tego domyślili. Mamy możliwość wlania do niego wody, i w momencie, kiedy nałożymy nakładkę mopującą, będzie on również wykonywał funkcję mopowania. Zbiornik przez stację czyszczącą jest opróżniany do pusta, nic tam w tym zbiorniku nie zostaje, widzieliście, że na górze jest zestaw filtrów, tak więc również aplikacja będzie nas o konieczności wymiany tych filtrów informowała. Odkurzacz wykrywa to, czy jest zainstalowany pojemnik, odkurzacz wykrywa to, czy mamy zainstalowaną nakładkę mopującą, tak więc nie da się uruchomić mopowania w momencie, kiedy tej nakładki mopującej na właśnie ten zbiornik nie nałożymy. Można to zrobić, no, tak jak widzicie, poza samym odkurzaczem, Odkurzaczem robotem, ale można również ją wsunąć w momencie, kiedy odkurzacz robot jest zaparkowany. To nie trzeba tej całej zawartości wysuwać. Jeżeli mamy wodę w zbiorniku, to możemy w prosty sposób wsunąć tą nakładkę mopującą. Na górze dwa przyciski do sterowania oraz nadstawka. W nadstawce znajdują się czujniki czujniki laserowe, które będą omiatały pomieszczenie i będą tworzyły mapę, która będzie dostępna w aplikacji. Robot mocno wyposażony w czujniki. Widzicie teraz na zdjęciach z podczerwieni, jak pracuje ten, który omiata pomieszczenie. Laser. Widzicie również od spodu te czujniki, które dbają o to, żeby odkurzacz nam nie spadł gdzieś ze schodów. Tak więc przygotowany jest on na każdą ewentualność. Jakość tych czujników bardzo dobra. Nie zauważyłem, żeby odkurzacz powodował kolizję z meblami. Wszystko omijane jest, można by powiedzieć, bezkolizyjnie jeżeli nie pojawiają się jakieś nagłe przeszkody, które byłyby niższe niż ta laserowa nadbudówka, to oczywiście nie ma z żadnych problemów. Widzieliście tutaj, że te przeszkody, takie, które były niższe, były wyczuwane fizycznie przez zderzak, ale tu, gdzie już przeszkoda w postaci na przykład kanapy jest o odpowiedniej wysokości, że wiązka laserowa ją wyczuwa, no to oczywiście wszystko odbywa się bezkolizyjnie. Pod spodem Znowu widzicie czujniki obwodowe, widzicie dwa miejsca w dwóch różnych kolorach na zainstalowanie szczotek bocznych, które będą nagarniały nieczystości do szczotki głównej. Tak więc sama instalacja to po prostu wciśnięcie, sprawdzenie koloru. Zresztą one są oznaczone również literą L i R, i ta litera L i R też jest wypisana od spodu. Tak więc, jeżeli ktoś ma problemy z kolorami, to na pewno e, da radę. Dwa niezależnie zawieszone koła. Bez problemu pokonuje przeszkody, progi, na dywany, to też zaraz zweryfikujemy w zestawie szczotka. Szczotka jako element główny, który pracuje mechanicznie, ale sam odkurzacz również zasysa dość dużą siłą do środka nieczystości. Oczywiście tradycyjnie wszystkie parametry i linki znajdujecie w opisie filmu, tak więc jak Wam są potrzebne szczegółowe odczyty, jeśli chodzi o moc sącą, czy szczegółowe odczyty, jeśli chodzi o poziom hałasu, to odsyłam, żeby to sprawdzić. W instrukcji dokładnie opisany jest proces parametryczny z aplikacją, wszystko ze screenshotami, ale tutaj też nie ma w zasadzie żadnych niespodzianek. Macie instrukcję, krok po kroku jest wskazanie co należy zrobić, co należy na urządzeniu nacisnąć, tak więc każdy sobie z tym na pewno poradzi. Po podłączeniu u mnie pojawiła się informacja, że jest nowy firmware, tak więc nastąpiła aktualizacja bezproblemowa. No, i można było przystąpić do pierwszych testów. Pierwszy przejazd to czyszczenie oraz zbudowanie mapy, tak więc z takiego poziomu wyszedłem. Potem naładowałem baterię do pełna i wykonałem kilka kursów, na których nagrałem Wam przebitki, do których za chwilę przejdziemy, a teraz może trochę o aplikacji. Aplikacja czytelna, intuicyjna, po polsku, nie trzeba się nad niczym zastanawiać. Macie swój produkt, wybieracie go, i tu już widzicie u mnie zeskanowane pierwsze przejazdy, ustawione kilka stref zakazanych, bo będziemy próbowali mopować i na dywanie to nie najlepiej zawsze wychodzi. Tak więc macie możliwość dodania strefy, którą teraz widzicie, z zakazem mopowania. Możecie zrobić strefę, która będzie całkowicie niedostępna dla odkurzacza czy jeżeli macie nie wiem, akwarium duże, nie chcecie, żeby odkurzacz w nie uderzał, to możecie sobie cały taki obszar zablokować, bądź cały pokój, bądź tylko wybraną część obszaru. Jest możliwość edycji pomieszczenia, jest możliwość połączenia, jeżeli byłoby źle zeskanowane, jest możliwość dzielenia, zresetowania, możemy sobie zmienić nazwę tak, żeby potem było łatwiej ustawiać harmonogramy i na przykład wyznaczać czyszczenie sypialni. Możemy sobie również dostosować każdy obszar, gdzie wy wybierzemy, czy ma być tryb poziomu wody średni, niski, czy na przykład wyłączony, jeżeli są dywany. Możemy sobie ilość czyszczeń zrobić oraz ustawić moc sącą, jak widzicie, cicha, standardowa, silna i maksymalna. Oczywiście od siły sącej będzie również zależała głośność tego urządzenia. Mnie w zasadzie głośność w takich urządzeniach nie przeszkadza, bo one pracują w momencie, kiedy mnie nie ma w domu. Ale tutaj uznałbym tą głośność jako średnią. Jest tryb włączenia możliwości odkurzania na dywanu dywanów ze zwiększoną siłą. Tak więc yy, można robić tak, że jeżeli chodzić gdzieś po podłogach twardych, to leci sobie na tej mocy średniej. A jeżeli wjeżdża na dywan, to będzie automatycznie zmieniał prędkość i szybciej zasysał, mocniej zasysał to, co jest na dywanie. W ustawieniach mamy menu z ręcznym sterowaniem. Również ręcznie możemy sterować go za pomocą pilota, który jest. W zestawie. Mamy zarządzanie obszarami. Jak widzicie, ja zrobiłem dwie mapy testowo, czyli możecie sobie odkurzać pomiędzy piętrami, czy pomiędzy różnymi domami, które nie mają połączenia, przenosić i on będzie na dwóch mógł pracować. Jest opcja: znajdź robota, gdzie robot będzie nam komunikaty podawał, a my go wtedy przy pomocy ucha wykryjemy, gdzie jest. Mamy opcję ustawienia timerów, czyli to, co mówiłem. Nie musimy siedzieć z robotem, tylko ustawiamy, w jaki dzień ma czyścić w jaką ilość powtórzeń wybrać, jeden czy dwa razy. Ilość pomieszczeń, które ma sprzątność lub ewentualnie cały dom, tak więc można sobie te harmonogramy do tego, kiedy jesteśmy w pracy, dostosować i w zasadzie z odkurzaczem się widzimy nie wiem, raz w miesiącu, raz na dwa miesiące, żeby wymienić worek w stacji bazowej. Moc sąca, już powiedziałem, cztery tryby mocy ssącej, w zależności od podłogi, jaką mamy i jak głucho mamy wrażliwe, możemy sobie to dostosować. Jeśli chodzi o nawilżenie, to wyłączone, niski, średni i wysoki to też w zależności jaką podłogę mamy, bo wiadomo, że na płytkach możemy więcej sobie pozwolić, a na deskach nie. Opcja wznowienia sprzątania, czyli w momencie, kiedy by nam zabrakło baterii, no to odkurzacz pojedzie do stacji bazowej, naładuje się, a potem będzie kontynuował sprzątanie. Ustawienie języka polskiego oraz głośności komunikatów. Bardzo dobry głośnik, głośno mówię Zalecam, żeby ściszyć. Następna opcja to harmonogram sprzątań, jakie wykonał odkurzacz. Jest opcja zarządzania materiałami eksploatacyjnymi. W momencie, kiedy nam się materiał zużyje, możemy potwierdzić, zrobić reset i od początku licznik będzie pilnował, żeby na przykład tak jak tu widzicie, co 148 czy co 300 godzin pewne elementy wymienić. Tryb nie przeszkadzaj, znany z telefonów. Następna opcja to opróżnianie pojemnika może być po, pierwszy, po jednym czyszczeniu, po dwóch, po trzech lub po czterech. Może automatycznie opróżniać pojemnika, czyli wtedy naciskamy niebieski przycisk i będzie opróżniany zasobnik w odkurzaniu. Macie tryby sprzątania, tryb Y do mopowania, sprzątanie wzdłuż krawędzi i u góry macie też zwiększanie mocy. To o czym mówiłem, że możecie sobie na dywanie, na miękkiej podłodze, on wykrywa sam, sam zmienia wtedy tryb, że jeżeli macie ustawione tak jak w moim przypadku, średni wieżę na dywan, ustawia się maksymalny i ten dywan jest dokładniej czyszczony. Tutaj wszystkie informacje odnośnie ustawienia systemu. Macie status mopa, aktualnie on sam wykrywa i tryby pracy, to jest tryb mopowanie i odkurzanie hybrydowe, samo odkurzanie albo samo mopowanie na sucho, też taka opcja jest możliwa w tym przypadku. Tak, to mniej więcej wygląda. Odkurzacz wjeżdża na dywan, zwiększa moc sania. W momencie, kiedy znowu zjedzie na podłogę twardą, ta moc sania jest ze zmniejszana. Oczywiście chyba, że ustawimy czyszczenie z mocą maksymalną, no to wtedy będzie cały czas pracował na mocy maksymalnej. Bez najmniejszego problemu wjeżdża na ten dywan. On jest dość wysoki, tak więc tutaj, jeżeli miałby się pojawić problem, to by się na pewno pojawił, tak więc ja takiego problemu tutaj nie zdiagnozowałem. Wszystko odbywa się. Się jak najbardziej poprawnie, jeśli chodzi o progi i jeśli chodzi o wjazd na dywany. Jak widzicie, dywan specjalnie dobrany jest jako super czarny, żeby mógł sobie wytestować czujniki na takim czarnym dywanie, ale druga sprawa to jest taka, że jeżeli by czegoś nie zebrał, a bardziej by się przyklejało to do tego odkurzacza, to to wszystko by zostało na tym dywanie. On jest bardzo gęsty i w momencie kiedy odkurzacz by sobie nie radził z wessaniem tych nieczystości, to te wszystkie nieczystości byśmy widzieli na tym czarnym, puchatym dywanie. Zobaczmy jak wygląda tryb sprzątania. Startujemy, odkurzacz sobie skanuje pomieszczenie, żeby dokładnie wiedział gdzie jest, porównuje sobie z mapą i rozpoczyna inteligentnie, najpierw obwodowo dookoła całego pomieszczenia objeżdża, a potem raz koło razu czyści, czyści całe pomieszczenie. W tym pomieszczeniu widzieliście, że zrobiliśmy sekcję bez mopowania, ale w momencie kiedy odkurzamy i nie ma nakładki mopującej, no to odkurzacz sobie będzie jeździł po całym tym pomieszczeniu i całe Pomieszczenie zostanie posprzątane na sucho. Warto też wskazać, że odkurzacz jest niski, tak więc bez problemu podczyszczone meble, w tym przypadku u mnie pod fotel wjeżdża, i każdą nóżkę objeżdża tak, żeby wszystkie nieczystości stamtąd wymieść. Po zakończonym cyklu sprzątania, urządzenie podjeżdża do stacji, odpowiednio się poziomuje, opróżnia zawartość swojego brzuszka, a następnie ładuje baterię, tak żeby było gotowe do kolejnego czyszczenia. I tutaj kolejny test, tym razem już z założoną nakładką mopującą, czyli również obwodowo po tej części pokoju, która jest dostępna dla odkurzacza z nakładką mopującą, tak więc widzicie, że on w tą, w tą część, gdzie jest dywan, nie wjeżdżał, a potem ruchem typu Y, taką jodełką, raz ko, razu mopuje czyszczoną powierzchnię. Tak więc on te sektory, które będzie czyścił, odpowiednio sobie dzieli, przydziela sobie i jak widzicie, teraz zaczął od tego sektora bliżej drzwi, a potem przejdzie do czyszczenia tego sektora, który jest już za linią, którą wyczyścił. O, i teraz już leci sobie z tym sektorem, który jeszcze nie był wymopowany. Urządzenie nie sprawiało mi żadnych problemów podczas tego krótkiego testu. Działało bez najmniejszych problemów. Łączność Wi-Fi, komunikacja za pośrednictwem pilota, za pośrednictwem aplikacji nie nastręczała problemu. Jak widzicie, Również to, co żeśmy ustawiali, to co żeśmy zdefiniowali, odkurzacz wykonuje i działa pod nasze dokładne dyktando. Tyle tradycyjnie. Zachęcam do komentowania, do oceny filmu, do subskrypcji kanału, jak i do odwiedzania strony testh.pl.